napisałem całą muzykę do tego kawałka. Od godziny chyba 22 do 6 rano siedziałem nad tym numerem, a następnej nocy napisałem cały tekst i też zajął mi dokładnie tyle czasu, ile muzyka. Utwór Pancerz. Docieramy do utworu, który przeleżał w szufladzie. Kurczę, jak ja miałem 19 lat, go napisałem, a ukazał się dopiero na płycie Na pudle Kabanosa. To chyba z 11 lat, muszę to policzyć dokładnie, ale na pewno więcej niż 10. I ten kawałek przeleżał, bo był napisany o pewnej dziewczynie, o której byłem zakochany. Oczywiście nieszczęśliwie, gdybym był szczęśliwy, to bym nie pisał piosenek. I to jest kawałek, którym zmieniłem dane personalne. Stwierdziłem, że kurde, fajnie by było, jakby ta piosenka była jakby zaadresowana, byłaby z jej imieniem. No ale z drugiej strony RODO, wiecie, już weszło, trzeba było chować te personalia. I nazwałem utwór Marysia. I okazało się, że niektórzy zinterpretowali to, że to jest utwór o marihuanie. Nawet wczoraj, jak grałem to w Olsztynie,
to taki kolej stał przy pierwszym rzędzie, on słuchał tego kawałka chyba po raz pierwszy i jak go wysłuchał, no to jest o marihuanie Zenek. Także ja wiem, że jak piszę piosenki i oddaję wam, to są już wasze piosenki i to, co wam przychodzi na myśl, to jest wasze. Utwór Marysia. Zobaczę, niebo śmieje się i płacze. Proszę chłodno, traktuj mnie